Artykuł 234, punkt 1. Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów wydaje rozporządzenia z mocą ustawy i w zakresie i granicach określonych w artykule 228 ustęp 35. Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu. Punkt drugi. Rozporządzenia, o których mowa w ustępie pierwszym, mają charakter źródeł powszechnie obowiązującego prawa.